Dwa dni później osoby te same. Noe siedzi przed chatą i nic nie obgryza. Pan standardowa wizualizacja duchowa. Pan. No witaj Noe nasz ulubieńcu. Noe. A witaj miszczu. Gdziarka. Plany robimy. Dwa dni mijają a wy dopiero plany rysujecie? E tam rysujemy. Na razie próbuję papirus gdzieś kupić. Papirusu nie ma? Tylko taki cienki w rolkach. To zły? To on jest zupełnie do dupy. Noe! No co? Nic. A drewno już naszykowane? Drewno, drewno, drewno. Drewna też nie ma. Jak to nie ma? O no tak to. Rzymianie wykupili. Drewno? Rzymianie? A na co im drewno? <grymianie> na pewno na narty wodne. Hm? Krzyże robią. Znaczy się nawracają. To, to dobrze, dobrze. No, nie wiem. Coś mi się wydaje, że to zły znak. O Rzymianach porozmawiamy kiedy indziej. Czemu nie? Ja o wszystkim mogę. To żadnego drewna nie dostałeś? Na tyle tylko, co tam pod chatą leży. Cztery deski? W tym jedna spróchniała. Od zarąbania w niej korników. Ale w tym wypadku to będziemy mieli dwa w jednym, bo od razu korniki można wciągnąć na listę zaokrętowanych. Tylko nie wiem, jak parkę wyodrębnić. Miszczy po czym się płeć u korników rozpoznaje? Mistrz jest wszechwiedzący. No to po czym? Po czapce. Samce mają czapki, a samice nie. Hm, no to albo mam tam zjazd samych pań, albo samce tak spieprzały, że pogubiły czapki. Noe. No co? A chufnali chociaż żeś kupił? Nie, też rzymianie wykupili. Hurtowo brali. Co jest z tymi rzymianami? Plany mi psują. A może oni arkę budują? Myślisz, że był przeciek? A mistrz komuś jeszcze o tym mówił? Nie, tylko tobie. O, a ja tylko żonie, szwagrowi i temu Aronowi spod siedemnastki, bo on jedyny ma adapter, więc się przyda na Arce. No, to by wyjaśniało sprawę. Jęzora w gębie utrzymać nie możesz? Za karę skracam termin do Wielkiego Potopu. Dwa dni. Dwa dni masz na wybudowanie Arki. Nie wiem jak to zrobisz i z czego i faktury do wglądu. Potop? No to mam przechlapane.